Dominik Durnia dla Mrok, ze mną jest Krzysztof Pietraszek przed walką z Wojciechem Orłowskim na ACB29. Czek, po pierwsze powiedz, z tego co kojarzę, to nie jest pierwszy raz, kiedy masz się spotkać z Wojtkiem w klatce. Tak, dokładnie. Miałem walczyć z Wojtkiem około gdzieś tak 2 lata temu. Byliśmy zestawieni. Na jakąś galę już dokładnie nie pamiętam, ale byliśmy zestawieni. Ale Wojtek wtedy złapał kontuzję, no i nie doszło do tej walki. Czyli dobrze znasz Wojtka, już masz go prześledzonego od lat. Tak, jak najbardziej. Walki wszystkie Wojtka oglądałem. Znam dobrze. Jego styl podoba mi się. Znam. Widziałem wszystkie walki jego. A co ci się podoba w tym stylu konkretnie? No, ta agresywna stójka, tak. Tylko no, mówię, teraz Wojtek pracował nad parterem i wydaje mi się, że raczej nie mam co liczyć na wojnę w stójce w tej walce. Obaj macie taki trochę, może nie nieprzewidywalny styl, ale taki właśnie, czy czas pozwalacie, żeby walka toczyła się sama i żeby działo się tam dużo. Czy będziesz właśnie też szukał swojej szansy w takim podejściu, czy może jednak masz jakiś konkretny taki game plan, który ma zapobiegać takim walce? No, mam troszeczkę inny game plan na tą walkę tym razem, bo tak jak mówię, no, oczywiście liczę na wojnę w stójce, ale wątpię, żeby taką taktykę Wojtek zastosował. Obaj jesteście trochę w trakcie odbudowywania rekordu. Wojtek zresztą 2 tygodnie temu walczył w Hiszpanii. Ty miałeś pasę wielu porażek, potem wygrana, potem teraz ostatnio przegrana. Powiedz, jak to działa w ogóle na twoją psychikę, jeśli masz taki rekord i wiesz o tym, że właśnie jesteś na tej, teraz była fala znosząca, potem znowu porażka. No ogólnie u mnie jest tak jednak, że nie mam tutaj jakichś, prawda, oporów na psychice, bo no oczywiście, wiadomo, rekord mam już zepsuty. To nie jest tak, że przyjeżdżam, prawda, i tam nie obchodzi mnie, czy wygram, czy przegram. Oczywiście chciałbym zawsze wygrywać, ale mówię, no ja mam o tyle ten komfort, że po prostu tak naprawdę nie martwię się o to, czy tam będzie wygrana, czy będzie przegrana. Oczywiście zrobię wszystko, żeby była wygrana, prawda, ale mówię, no ja nie mam tego stresu takiego psychicznego, prawda, że popsuję sobie jeszcze ten rekord jeszcze bardziej. To powiedz, jak wyglądały twoje przygotowania do tego pojedynku w takim razie? Powiem tak, no przygotowania były bardzo króciutkie, bo 2 tygodnie przed galą wziąłem tą walkę. Troszkę podkręciłem tam ilość treningów i intensywność. No ale mówię, no będę starał się naprawdę dać dobrą walkę. To powiedz, jak w ogóle doszło do twojego zakontraktowania właśnie z ACB i czy to jest taka organizacja, z którą się chciałbyś związać na dłużej? Po prostu gdzieś tam zobaczyłem, że Wojtek jest bez przeciwnika, że ktoś tam mu wypadł i pomyślałem, że tak jak kiedyś byliśmy zestawieni, po prostu pomyślałem, że może byśmy mogli sobie zawalczyć i rzuciłem taki pomysł. Były tam jakiś tam, prawda, odzew od Wojtka, że Wojtek się zgodził, no i ustawili nam tą walkę, prawda, już włodarze ACB. I chciałbyś dłużej spędzić czas tej organizacji? To jest kontrakt na tę jedną walkę, czy zostajesz tu na dłuższy czas? No chciałbym, oczywiście, że chciałbym jak najdłużej tutaj walczyć, jak najwięcej walk, no, ale to jest na razie tylko na jedną walkę. Dobra, dziękuję bardzo. Życzę oczywiście do udanej walki i powodzenia w sobotę.